Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał, a dzisiaj kolejną rzecz, którą zaboksujemy, czyli konsola Retro 168 in 1. To znaczy, że mamy tutaj 168 gier na takiej konsolce, a jest to konsola retro, praktycznie z grami z tak zwanego Pegasusa, które kiedyś mieliśmy na kadridżach. No, gry z dzieciństwa. Dzisiaj się przeniesiemy. Zapraszam do oglądania. Jak widzimy, konsola jest zapakowana w bardzo przyzwoite pudełko, dość solidne. Rozpakowywujemy, a naszym oczom ukazuje się białe cudo. Cudo jak cudo. Konsolka, która przypomina tak jakby Game Boya, ale to nie jest taki zwykły Game Boy. Widzimy, tutaj mamy możliwość podgłaszania lub ściszenia. Takie manualne pokrętło. Tutaj mamy wejście na słuchawki i do podłączenia pod telewizor. Tutaj mamy wejście pod ładowarkę, czyli to jest USB standardowe. Tutaj mamy włączanie konsolki. I tutaj jeszcze mamy, widzimy kabelki. Ten kabelek właśnie pasuje tutaj nam do tego wejścia. I możemy tą konsolę podłączyć pod telewizor. Ale musimy pamiętać, że jednak pod telewizor już trochę jakość będzie gorsza. Ponieważ ta konsolka, no... Do mniejszego telewizora, takiego na przykład kineskopowego, jeszcze się nada. Ale jak już podłączymy ją pod LCD, no to już może być troszkę gorzej z obrazem. Tak podejrzewam. No i tutaj jeszcze mamy bateryjkę. No i instrukcję obsługi, której oczywiście nie będziemy czytać. Mamy tutaj kabelek. Zobaczymy tak z ciekawości, czy nasza konsola zagada, jeżeli podłączymy ją pod powerbanka, którego tutaj oczywiście mam, bez baterii w środku, ale myślę, że tak. No tak, zagadała. Chyba teraz już nie działa, ponieważ nie ma zasilania. Podłączymy naszą baterię. Która jaką ma pojemność? No nie za dużą, ale jeżeli chcemy zabrać na przykład tą konsolę w podróż gdzieś, gdziekolwiek jedziemy, to warto wziąć ze sobą powerbanka. Myślę, że na takim powerbanku zależy od pojemności, jaki mamy. No to pogramy kilka godzin. Zobaczymy, czy na baterii nam zagada. Również zagadała. Jakie my tu mamy gry? Mamy tutaj coś do wyboru. No. Mamy tutaj 168 gierek. Może troszkę to ściszę. Dosyć głośno gra ta konsola. Tutaj ma głośniczek. I tutaj mamy standardowy do poruszania się postacią. Tutaj mamy skoki, schylenia, zależy co gramy. Tutaj mamy select, tutaj mamy start. Tutaj resetujemy sobie konsolę. No i znowu jesteśmy w menu głównym. No i co my tu mamy? Mamy tu sporo dosyć tych gierek. Kurczę, ja pamiętam. Jak miałem 10 lat, to się zarywało całe noce w te gry. Może wyłączę lampę, bo to tak bardzo odbija. Może będzie coś lepiej widać. Co my tu mamy? Contra Force. Chip i Dale. Chip i Dale. Kto nie lubiał Chipa i Dale'a? I oczywiście choćby kreskówki, którą możemy pamiętać. Miała 65 odcinków dokładnie. Również bardzo lubiłem tą kreskówkę. Mamy tutaj do wyboru we dwóch możemy nawet grać. Ale nie wiem, jak to ma do rzeczy. Aha, to teraz, dobra. To teraz tak na serio gramy. Gramy, może chipem zagramy. No i dobra, ja tutaj dałem teraz kamerę trochę bliżej, abyście mogli to jakoś mniej więcej widzieć. Dobra, nie chcę tego czytać. No i fajnie, lecimy. Mamy tutaj jeszcze wgląd do naszych żyć, jak pamiętamy. Zbieramy sobie tutaj te kwadraciki, które dają nam życie. Będziemy mieć 100 takich kwadracików, no to wtedy mamy życie. I musimy uważać na te psy tutaj, które widzimy. Oczywiście
Te psy nawiązują, jak pamiętacie, do pierwszego odcinka Chipa i Dale'a, bo tam właśnie były takie psy, takie blaszaki, jak tutaj mamy, no i musimy na nie uważać. Kurczę, ja mam ostatnie życie, jeżeli znowu mnie jakiś dotknie, no to po mnie. Ale miejmy nadzieję, że żaden mnie tutaj nie dotknie. Kurczę, ja zawsze miałem, i do dzisiaj mam, powiem wam szczerze, Pegasusa i około 300 tych kadridży z grami. I nieraz właśnie, jak gdziekolwiek jechałem, zawsze... Oj, to było do przewidzenia. Zawsze chciałem na przykład zabrać tą konsolę ze sobą, nie? No ale zawsze był problem, no bo jak wziąć ileś tam kadridży, konsolę, no i telewizor ze sobą, nie? To logiczne. A teraz, mając taką małą właśnie konsolkę, możemy praktycznie zagrać wszędzie. No i musimy jednak pamiętać, aby wziąć najlepiej powerbanka, ponieważ bateria, która jest tutaj w zestawie, no nie wystarczy na długo, zakładam. I tak samo podobnie jest z konsolą na przykład PlayStation, również mam PS Vita, PSP, no to tam czasami też zabiorę do kieszeni, jak gdzieś jadę. No a teraz jest super, bo jeszcze mogę nawet zabrać takie właśnie gry, które pamiętam z mojego dzieciństwa, w które uwielbiałem bardzo grać. I praktycznie tą grę to i tak ukończyłem do końca, przeszłem ją. Powiem wam, że aby się dobrze przyłożyć, to Chipa i Dale'a możemy zakończyć w około 30-40 minut. Jest tutaj kilka bossów. Ale mi się fuksło, myślałem, że ona skoczy. Ile was tu jest? Jeszcze musimy uważać na te kable. O, super, no dobra. Teraz czas na inną grę. Co tu dalej mamy? Żółwie Ninja. Super kontra. Kto nie lubił kontry? Prawda, jest tu masa tych gier. Tangi. Jak ja uwielbiałem w tangi grać. Nawet Mario tutaj jest. Ja nie mogę. 1985 rok. Zresztą nie wiem dokładnie, czy ta gra wtedy powstała, a tak tam pisał rok właśnie. Tutaj gdzieś życie było. O. W tej grze akurat życia są tak poukrywane i niewidoczne. Zazwyczaj są zawsze w pierwszej planszy w tych światach. Jak mamy je 1-1, albo później 2-1, 3-1, to one właśnie w tych światach najczęściej są ukryte. I najczęściej warto ich szukać, takich ukrytych żyć. Bo w tych innych to raczej nie kojarzę, nie było chyba ukrytych żyć. Tutaj mamy gwiazdkę, czyli nieśmiertelność. Chodź tu, nie uciekaj. Kurczę, tu jeszcze było szczelanie. To teraz zanim to wezmę, to praktycznie już ta cała gwiazdka mi się skończy. Ale może jeszcze nie. Tylko żebym teraz nie zleciał tu zaraz. Tu tam będzie przepaść. O, ja to mam oczywiście zawsze szczęście. O, oczywiście nawet nie skoczyłem. Chciałem na ostatnią chwilę, dobra. Aż 100 punktów. Ja nie mogę. No i tutaj pauza nawet nam też działa. Dobra, inna gra. Czekaj, a to drugie co to jest? A, tu mamy te same gry, ale jakiś dziwny język. Chiński chyba, dobra. Ja nie chcę po chińsku. Chcę po naszemu. No co my tu jeszcze mamy? Czekajcie, może troszkę głośność lekko podkręcę. Nie wiem, jak to słychać obecnie. Co tu mamy? Tetris, Mario, jeszcze różne Maria. Advent and Islandy mamy. Jackie Chana nawet mamy. No, ja nie mogę. Batman. Batmana, Tom i Jerry. Aladdin. Aladdina też uwielbiałem grać. Co tu jeszcze? Co tu mamy? Tylko tak przeglądam te gry i chcę wam również wam pokazać. Powiem wam, że jeszcze
w innych konsolkach na przykład, bo te konsole są do wyboru w różnych kolorach, bo ten jest akurat biały i ma czarne przyciski, ale są na przykład kolory czerwony, żółty, czarny, i na przykład przyciski mają czerwone albo jakieś tam inne. I jeszcze zauważyłem taką bardzo istotną rzecz, że te konsole mają po 168 gier, ale inne wersje, na przykład inne kolory tych konsol, lekko różnią się grami. Ale to tak naprawdę bardzo lekko. Praktycznie gry się w większości powtarzają. Teraz są jeszcze takie konsole, które mają po 400 gier nawet. No ale skoro już mam tą, no to już nie będę kupywał innych, bo to było trochę dziwne. Jestem ciekaw, czy jest tu Bomberman. O, nawet to mamy. Mickę Mouse. Myszka Miki. Tą grę możliwe, że również pamiętacie. Wchodzimy sobie tutaj we dwóch. Musimy tutaj zdobywać jakieś bodajże klucze. Kurczę, ja dawno w to nie grałem już. Naprawdę masę czasu. Chodzimy po drabinkach. No właśnie. I tutaj musimy chodzić, tak chodzić. I tutaj musimy mieć klucz. I później wejście tutaj, to praktycznie... kończymy. Ja muszę uważać, bo nie wiem, czy ta druga mysz, ta mini, czy ona musi, może też dotknąć? Chyba nie. Co tutaj mamy? Tutaj uwaga na żyrandol, bo wiem, że spadał. No i oczywiście dostałem dalej. Co my tu mamy? Co to nam dało? Aha, możemy strzelać, super. No to teraz nikt nam nie podskoczy. I tu jeszcze to zbijało się, jak pamiętam, no właśnie. To tam coś nam dawało, życie czy coś. Tego pająka trzeba zdjąć, już mnie dotknął. A ciekawe, czy jak ją dotknie, czy... Też oberwiemy chyba. A nie. Ją jak dotyk... jak tą. To nie, tylko ja muszę uważać. Okej, dobra. Tutaj uwaga na tego, co ma tu szajbę. Ja nie mogę, ja tu zaraz umrę. Już mam jedną kreseczkę życia. Ja dawno nie grałem w te gry, wam powiem. I tutaj jest ukryte życie. To pamiętam jeszcze z dzieciństwa. To trzeba tutaj troszkę poszczelać. O. A nie, to był klucz, a nie życie. Ale życie chyba... Wiem, że coś tutaj trzeba było zrobić. Kurczę, nie pamiętam, bo tak dawno nie grałem w to. O, i teraz mamy życie. I teraz jak się chcemy wynieść, chyba musimy skoczyć do tego okienka, jak pamiętam. Ale musimy we dwóch skoczyć. Ja nie mogę, dobra. Nie zanudzamy. Następne coś leci na ruszt. Co tu jeszcze mamy? Ajajajajaj, jeszcze tego jest. Co tu jest? No to może tak troszkę bliżej, o. O, tu jeszcze to mamy. Ciekawe, czy Bomberman tu jest. Coś tu nie widziałem. O, Loderunder. Ha, jak ja to uwielbiałem. Tutaj fajna ta gra też jest. Dobra, ja tutaj możemy zmienić sobie planszę. Ja zmienię sobie losowo. Zamykam oczy. Jaką mi wylosuje? 13, oczywiście. Dobrze, 13, nie 14. Bo bodajże 14 chyba jest bardzo trudna. Zobaczymy, jak to tu będzie. Chociaż tutaj to też niełatwo, nie widzę. Tutaj możemy zamurowywać te ludziki. Przez niektóre ściany się tu właśnie przelatuje. Nie, żeby mnie tu zaraz nie dorwali. Dobra. Już mnie dorwali. Ale jestem ciekaw, czy Bomberman tu jest. Powinien chyba być. Taka znana gra dosyć była. Ja nigdzie tu nie widzę. Co tu jeszcze mamy? No mamy tu sporo tych gier, naprawdę. Jest to wybierać. Doktor Mario nawet jest. Kurczę, kto nie pamięta Doktora Mario? Tylko nie wiem, czemu to taka duża tableta tu na środku jest. W oryginalnej grze chyba na Pegasusa nie było czegoś takiego. Ale nie wnikam. O, tu mamy, żeby sobie ilość wirusików. Ile chcemy? O! Lecimy. Ja byłem dobry w tą grę. No tu oczywiście znowu dostaję takie tablety, że... Nic mi tu nie pasuje.
Znowu żółty. A, w ostatniej chwili zdążyłem. Dobra, to damy tak. Chociaż mogłem tam dać, ale dobra. Cyk. No ale dałem ciała, ale dobra. Zaraz to usuniemy. Dobra, tak rzucamy. A dobra, tak damy. Damy tak. No i tak to leci. Widzicie, no nie idzie mi. No, teraz dałem dobrze. Ciała, kurczę. To miałem tu na dół obok dania, dałem tam na tamte, no dobra. A, i tu też mogę obrócić. No nie no. Jak się dużo mówi i gra, to za bardzo nie idzie. No to trzeba usunąć. Kurczę, tu nic mi nie pasuje. Mi czasami takie lecą te tableteczki, że no, nie wiadomo jak tu co poukładać. A dobra, następna gra, co mamy? A nie chciałem pauzy. Tu mamy reset oczywiście. Jeszcze coś spykniemy i podsumowanie robimy, moi drodzy. Chyba, że jeżeli podobają wam się te gry, to może mogę coś nagrać. Ale już bym chyba wolał nagrać normalnie nagrywarką niż tego urządzenia, bo to jakoś tak za bardzo nie urzeka. Tak przy kamerze trzymać. No ale zawsze coś to zobaczymy. Co tu jeszcze mamy? Przeglądam sobie tak te gry. Galax. Harry Potter nawet jest. Hello Kitty nawet mamy. Kung Fu. Kung Fu, co to było? A spróbujmy te Kung Fu. No to możemy tak. Bium, 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 bium. Mogę tak skakać, a na ten sposób. No, chyba musimy iść do przodu, mi się wydaje. Oś ty, tutaj się nie rzuca. Trzeba się schylać też może, właśnie. Muszę się schylić, jak znowu będzie jakiś co rzuci we mnie. O, już się nie zdążyłem schylić. Coś mi to za bardzo nie idzie ta gra. Dobra, co jeszcze tutaj wybierzemy? To było to chyba? Tak jest. Na przykład bardzo lubiłem też Kung Fu. Ale nie wiem, czy tu jest taka gra. Ale powinna być też chyba. Chociaż no. O, jest! Właśnie ta gra. To też jest fajna gra. Chociaż później powiem wam, że przeciwników mamy tak w ogóle 5 w tej grze. A później oni są już coraz szybsi. Coraz trudniej ich pokonać. O, dostałem. Znowu dostałem. Znowu dostałem. A, czekajcie, zaraz go tu muszę. Hop. O, teraz dostał w łeb. Znowu dostałem, a. Kilka razy mi się udało nawet w ogóle nie dostać, ale coś czuję, że zaraz tutaj przegram. Jeszcze raz mnie uderzy i po mnie. Spróbuję go tu jakoś załatwić. Tak, żebym nie ucierpiał. Najlepiej to tak go załatwić, jak teraz robię. O. Ale mi się fuksło. Jeżeli nie stracimy w ogóle życia, to mamy tam 5000 punktów chyba. O, ten będzie nam tutaj pluł. O. Już dostałem. Możemy się dać. Konsolę cały czas
Staram się tak trzymać, żeby tak w miarę było to prosto i coś to było widoczne. Dobra, nie będziemy. Następna gra, co tu jeszcze mamy? Ajajajajaj. Kontra. Kto nie lubi kontry? Kurczę, ja uwielbiałem tą grę, powiem wam. I uwielbiam ją do dzisiaj. Mimo tego, że te gry to nie są trójwymiarowe, tak jak teraz obecnie mamy na PlayStation czy na Xboxie, tylko to są praktycznie gry retro. Tutaj nie ma żadnej filozofii, aby w nie grać, ponieważ postać może iść po prostu albo do przodu, albo do tyłu, albo skakać, albo coś tam jeszcze. Kurczę, uciekło mi to. Dobra. Ale i tak, mimo tego, że mam PlayStation 4, często gram, no w czwórkę, czy w trójkę, czy w dwójkę, czy tam jedynka, czy PSP, bo praktycznie konsole PlayStation bardzo uwielbiam i mam wszystkie, to i tak lubię wracać właśnie do tych gier z lat 90. i naprawdę mnie nie nudzą, powiem wam. A większość osób już raczej nie przepada za takimi grami, ale są jednak osoby, które pamiętają o tego typu grach. Tak jak ja na przykład. No i tutaj w tej grze również mamy kilka światów. Na każdym właśnie na końcu mamy bossa. O, tutaj mamy szczelanko. Iż tam szybkość jeszcze była. No, ale kijowe szczelanie wziąłem. No ale... Dobra. No i tak to, moi drodzy, prezentuje się nasza konsola retro. Powiem wam, że na tej konsolce naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Bardzo fajnie. Jak na chińską konsolkę, jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Może wyłączymy ją już. Jest naprawdę bardzo dobrze wykonana i jak widzicie, bardzo dobrze obudowa jest, praktycznie wszystko świetnie spasowane, nic tutaj nie szczela, jak to zazwyczaj w takich innych rzeczach bywa, tanich. I powiem wam, że te konsolki nie są wcale naprawdę drogie, bo kosztują około 100-130 zł, zależy. No i naprawdę bardzo fajnie się w nie gra i super, że można na przykład podpiąć ją jeszcze pod na przykład powerbanka, bo to no na baterii no ciężko powiedzieć, ile ona będzie działać, no ale nie daje więcej jak 2 godziny. A teraz obecnie to tam graliśmy kilka minut, tak chciałem wam zaprezentować te gry. No a wy co sądzicie o tym urządzonku? Mieliście w ogóle takie kiedykolwiek i możecie może coś opowiedzieć? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Według mnie konsola jest naprawdę świetna, chociaż wiele osób może jej by nie poleciło, ale mi się naprawdę podoba. Zazwyczaj teraz w mojej kieszeni również będzie gościć z moimi innymi konsolami, czyli PSP i PS Vita. No i będzie jeszcze, nie wiem, jak to się nazywa? Będzie jeszcze Retro FC 168 in 1, również w mojej kieszeni. A dziś to by było wszystko, moi drodzy. Jeżeli film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę oraz suba. No a widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. Do następnego razu, cześć!